Geodezja, nazwa wprowadzona przez Arystotelesa, pochodzi z języka greckiego geo, ziemia i daiso, będę dzielił. Witam, Leszek Kabaciński, pomysłodawca i realizator prezentacji z mojej pierwszej pracy z lat 1974-1982. Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezji i Kartografii. Poznań, Oddział Gniezno. Pracując w OPGK, odbyłem zasadniczą służbę wojskową od końca 1974 roku do początków 1976 roku. Okres ten jest osobną realizacją filmu amatorskiego. Prezentacja składa się z prywatnych filmów 8 mm super, slajdów, zdjęć moich i kolegów z geodezji. W tym czasie w muzyce królował rock i hard rock, nasza fascynacja. A muzyka gra nam w młodych głowach. Kupujemy Radmory, Damy Pik, Arie, cudem kupowane tonsilowskie kolumny. To nowe klamoty, to nasz świat koleżeńskości i pracy.
Możemy się bliskich sobie osób, jedną rodzinę, którą państwo młodzi zawalają, zawierając małżeństwo, jest jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają swoją wolę zawarcia małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności świadków poprzez złożenie zgodnego świadczeń. Zadam państwu młodym pytanie. Obywatelu Leszku Andrzeju Kabacińskim i obywatelko Aleksandru Władysławu Bochiniaku. Czy jesteście państwo zdecydowani złożyć takie oświadczenia? Mamy zgodę państwa młodych, to też zgodę potwierdzą na akcie małżeństwa świadkowie. Teraz poproszę wszystkich obecnych państwa na sali o powstanie. Małżeńców poproszę o kolejne za mną powtarzanie słów oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński. Najpierw przyjmę oświadczenie od pana młodego, a następnie od pani młodej. Świadomy prawie obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Aleksandrą Władysławą Woźniak. I przyrzekam, iż uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Teraz przyjmę oświadczenie woli o wstąpieniu w związek małżeński od pani. Świadoma prawie obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Leszkiem Andrzejem Kabacińskim i przyrzekam, iż uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było trwałe, zgodne i szczęśliwe. Wobec zgodnego oświadczenia o tron złożonego przede mną kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności świadków ogłaszam, że związek małżeński między Aleksandrą Władysławą Woźniak i Leszkiem Andrzejem Kabacińskim został zawarty. Jako symbol łączący państwa związek małżeński proszę wymienić te obrączki. Thank you.
Thank you.
geodezja, nazwa wprowadzona przez Arystotelesa, pochodzi z języka greckiego geo, ziemia i daiso, będę dzielił. Współczesna geodezja dzieli się na geodezję niższą, geodezja ogólna, szczegółowa, miernictwo, naukę o pomiarach wykonywanych na powierzchniach małych, o promieniu nie większym niż 15,6 km, co obejmuje około 750 km2, bez uwzględniania kulistości Ziemi. Geodezję wyższą, naukę o pomiarach wykonywanych na wielkich obszarach, o powierzchni ponad 750 km2, uwzględniających kulistość Ziemi.